Cześć, czy wiecie, w jakich rejonach Polski w sierpniu można spotkać kilka tysięcy warszawiaków? Nie mam tu na myśli Mielna i Władysławowa. Wystarczy, że pojedziemy do Częstochowy 15 lub 26 sierpnia. Już od setek lat bowiem mieszkańcy stolicy w tym czasie licznie wruszają w pierwszych pielgrzymkach na Jasną Górę. W tym roku zorganizowano aż 11 takich pielgrzymek. Pątnicy mogli dokonać wyboru między nimi, kierując się wiekiem, stanem, zawodem czy zainteresowaniami. Mogli zdecydować, czy dać na Jasną Górę pieszo, rowerem czy na rolkach. Najstarsza z warszawskich pielgrzymek niemalże nieprzerwanie wyrusza z kościoła Ducha Świętego od 1711 roku. Prowadzą ją ojcowie Paulini. Do innych pielgrzymek możemy zaliczyć pielgrzymkę strażaków, grup siedemnastek, praską pielgrzymkę rodzin, czy pielgrzymkę niepełnosprawnych i rodzin. Jako ciekawostkę dodam, że po raz 29 z kościoła świętej Anny w Wilanowie wyruszyła pielgrzymka, podczas której wszystkie nabożeństwa odprawiają się po łacinie. Muszę przyznać, że od kilku lat staram się też choć na kilka godzin dołączyć do pątników. W tym roku, 6 sierpnia, uczestniczyłem w uroczystej pielgrzymkowej mszy świętej w Niepokalanowie, a następnie powędrowałem wraz z warszawską akademicką pielgrzymką metropolitalną do sanktuarium Matki Bożej Jasłowieckiej w Szymanowie. Jako że w przeciwieństwie do innych pielgrzymów, którzy mieli już w swoich nogach ponad 50 km, ja byłem wypoczęty, starałem się pomagać i niosłem grupowy znaczek. Był to czas refleksji, modlitwy, ale też wesołej zabawy. Księża, którzy wyruszają na pielgrzymi szlak, zwykle są młodzi i mają wspaniałe poczucie humoru. Pielgrzymując można również doświadczyć tego, jak wielu ludzi bezinteresownie wspiera pątników, częstując ciastem, kanapkami oraz tym, co wyrosło w przydomowych sadach. Setki ludzi pozdrawia nas po drodze i prosi o modlitwę. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie, które polecam każdemu. Jeżeli nie możecie iść na całą pielgrzymkę, warto spróbować choć jeden odcinek. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Do zobaczenia!